Halo, halo. A oto mu online. Ja sobie pozamykam te okienka. Tu jest takie okienko z questami. Mam w tej chwili jednego questa. Mam zdobyć, pozyskać, znaleźć 3 sztuki map, które prowadzą do pewnej specyficznej lokacji. Tutaj jest plus 3, czyli ta lokacja miałaby wyższy poziom. Ale nie mam ich zdobyć po to, żeby wbić się na te lokacje, tylko po to, żeby je po prostu zdobyć i oddać. To nas nie interesuje. Zamknę sobie jeszcze inne zbędne okna tutaj. Na przykład to wyłączymy. O, to wyłączymy. Tutaj są punkty zdrowia mojego impa. Imp to jest taki stworek, zobaczcie. On tutaj nawet go widać. On sobie siedzi na ramieniu. Widzicie, takie małe skrzydełka ma. To widzicie na moim lewym ramieniu, czyli z naszej prawej strony. Tam taka mała istotka siedzi na ramieniu, ma takie małe skrzydełka. Ja mam duże skrzydełka. No, on zwiększa obrażenia o 30%, no ale życie mu pomału schodzi. Jak moja postać obrywa, to on też tam troszkę obrywa, no i tak ginie, 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 w końcu pewnie zginie. Trzeba będzie innego impa sobie skombinować, albo jakiegoś innego stworka, który będzie się kręcił w pobliżu mnie i mnie jakoś wspomagał. W każdym razie to też sobie wyłączymy. A tego tutaj w lewym górnym rogu sobie nie wyłączymy. Tutaj są przedstawiane eventy, wydarzenia, jakie w tej chwili mają miejsce w tym świecie. I interesuje nas wydarzenie to z tymi jajkami tutaj. O. Zobaczcie. Tutaj są takie zgromadzone jajka. Chodzi o to, że w tej chwili co jakiś czas na ten świat są zrzucane pewne typy istot, na przykład jakieś króliki sobie biegają, albo latające puszki lewitują na niektórych krainach. Co jakiś czas jest taki zrzut. Gracze sobie swoimi postaciami biegają po świecie, szukają takich istot i z tych istot właśnie pozyskują takie jajka. To się nazywa Lucky Bug Egg. O, i takie jajka można sobie wyrzucić na ziemię i z nich coś poleci. O. I chciałem właśnie taki unboxing sobie nagrać. Zobaczyć, co z takiego jajka może ciekawego polecieć, może coś przydatnego, chociaż pewnie nie. Zdobyłem tych jajek, ile tutaj jest? 3 razy 8, 24 jajka mamy, no to będziemy mogli wyrzucić właśnie 24 jajka, zobaczymy, co z nich poleci. No tutaj sobie wejdę do jakiejś świątyni, żeby nikt nam nie przeszkadzał. Sobie tutaj, no tutaj można usiąść sobie na przykład. Będziemy sobie tutaj siedzieć i dropić jajka. Tu jest anioł, on prowadzi na jakiś obszar questowy czy eventowy, to mnie nie interesuje. Znaczy anioł, no ciężko powiedzieć, czy to anioł. To, że ma skrzydła, to nie znaczy, że anioł, bo tutaj ogólnie skrzydła są bardzo powszechne. Są jednym z przedmiotów ekwipunku. Dobra, i sobie będziemy te jajka wyrzucać na początek, zobaczymy, co to takiego będzie z nich. To chyba nie wiem, czy to się przekłada do mojego ekwipunku, czy z tego się wyrzuca. Ale chyba z tego można po prostu dropnąć. Okej, coś dostałem. Frizja Spirit plus 1. To jest chyba jakiś pecik. Czekajcie, podniosłem to. Tutaj w ekwipunku takim standardowym go nie mam, więc to może być... Tak jest, to jest jakaś istotka taka śmieszna, zobaczcie. Się nigdy nie bawiłem tymi istotkami. Jeszcze wcześniej tam jakimś innym sposobem zdobyłem takie huki dziwaczne. Też jakieś takie istotki, pety. Zobaczcie, zobaczymy sobie. To też ma life, ma swoje życie, swoje zdrowie. Tylko to nie jest pecik, którego się umieszcza tutaj, wiecie, jakby w moim ekwipunku. Tylko to się umieszcza o tutaj chyba. Są 2 sloty, main oraz sub. To, co się umieści w mainie, to sobie chodzi przy mnie gdzieś i w jakiś sposób mnie pewnie wspomaga, może zwiększa jakieś statystyki, może walczy osobiście. A to, co jest w subie, czyli jakiś drugi pecik, którego sobie tutaj wsadzimy, to ponoć nie chodzi przy mnie, ale również może zdobywać doświadczenie. Czyli jakby takie zaplecze dla innego potworka, dla innego stworka, innej istoty. Żeby ona też się mogła szkolić, prawda? Pewnie taki system Pokémonów. Jak to w ogóle śmiesznie wygląda? Taka kwiatowa dziewczynka, zobaczcie. Ale widać, że ma level 1. Maksymalnie, nie wiem czy w tej chwili maksymalnie, czy ogólnie maksymalnie może zdobyć poziom 3. I tu jest napisane, nie wiem co tu jest napisane, to jest jakiś skrót PM 1 do 12. Jeżeli jakiś tam warunek jest spełniony, to zada obrażenia krytyczne chyba, ale nie w PvP. No, czyli jakaś taka istota wspomagająca. Nie wiem dokładnie. Czekajcie, wsadzimy sobie to tu. I co to chodzi przy mnie? Patrzcie, a to lata przy mnie. Ale ma punkty życia.
to może później pójdziemy na jakąś taką początkową lokację, zobaczymy, czy to będzie walczyć, czy to jakoś expa zdobywa. Ktoś mi tam mówił, że możemy to jakoś polepszać, ale nie wiem, czy... Znaczy, coś takiego było, że na pewno możemy transmutować dwie takie same istoty w jedną lepszą. Ale nie wiem... O, tutaj w ogóle jest bardzo dużo miejsca na te wszystkie peciki. Zobaczcie, tu jest masa zakładek, pewnie dużo tego może być. Wsadzimy sobie jeszcze tego drugiego, a zobaczymy, jak ten drugi by wyglądał, jakby chodził przy mnie. A, tak sobie chodzi. Taki śmieszny stworek Pokémon jakiś. Ciekawe, czy je można nazwać. Myśmy go nazwali Bambosz na przykład. Ale nie, ale te, zakładamy, że to, co wypadło teraz, będzie sobie przy mnie lewitować. No dobra. Ojejku, to jakieś takie dziwne akcje robi. No dobra, ale to dobra. Wyrzucimy sobie te inne jajka. Zobaczymy, co to będzie z tego dorobić. Uwaga. 200 tysięcy złota poleciało. To dobrze, bo ja z tą kasą mam ostatnio problemy. To pewnie zazwyczaj kasa leci, ale to w sumie nieźle. No dobra, wyrzucimy sobie kolejne jajko. O! Sherry Blossom Spirit plus 1. To też jakiś pecik jest chyba. Czekajcie, co to będzie? Tak, znowu jakaś dziewczynka dziwna. Co to w ogóle jest? Ale tutaj coś więcej jest napisane. Jeżeli grasz, ale nie wiem, czy cały czas musisz być zalogowany, czy ogólnie, więcej niż 5 godzin, tak? I to się nalicza tutaj. Wówczas co? Atak skilla, znaczy poziom skilla wzrasta tej postaci? Nie wiem dokładnie, jak to rozumieć. Czekajcie, zobaczymy, jak to wygląda. A może dwie dziewczynki będziemy mieli? Może to takie przyjaciółki będą szybciej expa zdobywać. Też lewituje. To w ogóle jest. No dobra. A w ogóle ta moja postać to nie jest żaden stwór, żaden smok czy coś takiego. On tak wygląda, to po prostu taką smoczą zbroję ma, no nie? Taki hełm. No jakbym go zdjął, to już widać, że to jest taka jakaś mangowa postać. To jest ogólnie gra południowo-koreańska. To pewnie sporo motywów japońskich zaczerpnęli. Motywy mangowe jak najbardziej. No, założymy ten hełmik. No dobra, dropimy dalej te jajca. Może będą niezłe jajca. Kasa znowu, 200 tysięcy, już w sumie 400 tysięcy zdobyliśmy na tych jajkach i dwa peciki. Jewel of Soul, o, to jest waluta, to jest jedna z walut podstawowych w Mu Online. Taki dźwięk fajny wydaje, jak dropi w grze, to też jest taki dźwięk, teraz akurat to upadło, to nie było takiego dźwięku, ale jak dropi, to też jest taki dźwięk. A, co to jest? To jest klejnot pozwalający ulepszyć nasze sprzęty, które mamy w ekwipunku, których używamy. To jest, można powiedzieć, taki klejnot wyższego poziomu, aczkolwiek jest tańszy niż klejnoty niższego poziomu, które po prostu są częściej wykorzystywane, te niższego poziomu. A chodzi w tym o coś takiego... Czekajcie, ja się tutaj przejdę może do jakiegoś sklepu obok, tam może będzie to lepiej pokazane. Jakiś taki przedmiot, bo ja tu mam przedmioty takie bardziej zaawansowane na sobie, to po prostu nie będę wam w głowie mącił. Jakiś taki przedmiot w miarę podstawowy. No sobie takie rękawice kupimy, 160 tysięcy to kosztuje, Boże, przecież to nie jest wcale takie fajne. No dobra, jakieś takie rękawice, to nie są rękawice dla mojej postaci, są rękawice dla postaci typu Dark Wizard. Ale okej, takie tutaj były akurat pod ręką, to jakiś taki sklep magiczny był. Zobaczcie, tu jest nawet na czerwono napisane, że tego może używać tylko Dark Wizard oraz jeszcze inna klasa, Magic Gladiator. Magic Gladiator to jest klasa dostępna, jak jakąś inną klasą zdobędziemy co najmniej 220 poziom. Mógłbym sobie taką postać stworzyć, ale gram innymi. I zaraz zobaczcie, takie rękawiczki, one to co jest obok, tam z lewej strony, to są moje obecne rękawiczki, to na to nie patrzcie. Tylko to z prawej, to okienko z prawej, to są te Legendary Gloves plus 3. Plus 3, czyli plus 3, mają po prostu więcej pancerza, jakby są wyższego poziomu. I mają jeszcze na samym dole napisane Additional Defense plus 12. To jest taka dodatkowa opcja, dosłownie opcja. Jakbyśmy te rękawiczki wyrzucili, to tu jest napisane, że to jest Legendary Gloves plus 3 plus opcja, no nie? Jakaś taka opcja dodatkowa jest. Przedmioty, które normalnie sobie w grze lecą z jakichś tam potworków, coś takiego, one tej opcji nie mają. Te opcje można dodać za pomocą pewnych klejnotów. No właśnie klejnoty stanowią walutę w tej grze, jewele.
Opcje się dodaje za pomocą takiego przedmiotu jak Jewel of Life. Przedmiotowi nadaje się życie jakby. No tutaj właśnie chodzi o to, że te przedmioty są ożywiane czasami, nadaje się im duszę, no właśnie Jewel of Soul, no nie? Można je pobłogosławić, Jewel of Bless jest. W każdym razie, jak się na jakiś przedmiot bez tej opcji oddziałowuje za pomocą klejnota Jewel of Life, to może on zyskać właśnie opcję. Jest szansa na to, może to się nie udać. Jeżeli się uda, to taki przedmiot bez opcji dostaje opcję, jeżeli byłyby to rękawiczki, plus 4. Jeżeli się uda drugi raz, dostaje plus 8. Jeszcze raz się uda, dostaje plus 12. To akurat można było kupić takie rękawiczki od razu z opcją plus 12. Użyje się jeszcze raz z powodzeniem Jewel of Life, dostaje plus 16. Tak co 4 się zwiększa, chyba do plus 16 maksymalnie. Chociaż są jakieś tam inne sposoby, ale to bardziej chodzi chyba o przedmioty eventowe. No ale to mniejsza z tym. A jeżeli się nie uda nadanie opcji albo podniesienie opcji na wyższy poziom, to wtedy ta opcja jest wyzerowana. Czyli wiecie, to taka dosyć kłopotliwa sprawa, bo macie na przykład opcję plus 12 w jakimś potężnym przedmiocie, a te Jewel of Life są dosyć drogie, także... I chcielibyście podnieść na plus 16, no to teraz myślicie tak, kurde, czy ryzykować, czy nie ryzykować? Wejdzie to plus 16, może będzie fajnie, ale nie wejdzie, to mi wyzeruje, no i stracę fajny... No znaczy, no, jeśli będę chciał te opcje nabijać od nowa, trzeba będzie sporo cennych klejnotów znowu na to przeznaczyć, no nie? Także ciężka sprawa, ale zobaczcie, w tym przedmiocie jest jeszcze coś takiego jak luck. Też dosyć rzadki atrybut w przedmiocie, znaczy może atrybut to złe słowo, no taki bonus powiedzmy, luck. Luck ogólnie zwiększa szanse na obrażenia krytyczne, co tu jest napisane. Obrażenia krytyczne w mu to nie są podwójne obrażenia, tylko obrażenia maksymalne. Jeżeli postać może zadać obrażenia od do i zostanie wylosowany krytyk, to zawsze zada te obrażenia maksymalne, te do, prawda? Jeżeli postać na przykład jakimś tam podstawowym skillem czy atakiem zadaje obrażenia od 500 do 700, no to wylosuje krytyka, zada 700. To jest krytyk. Ale jeszcze, zobaczcie, luck. Zwiększa szansę na udane, jakby z powodzeniem, użycie Jewel of Soul, czyli właśnie tego klejnotu, Jewel of Soul. Czyli jakby nadanie duszy przedmiotowi. Ach, i teraz o co chodzi? Jeżeli ten przedmiot miałby poziom co najmniej 6, on jest teraz plus 3, ale jeżeli miałby już plus 6, to możemy podnieść na plus 7 właśnie takim Jewel of Soul. Jeżeli ma plus 7, możemy podnieść na plus 8, też takim Jewelem, oraz na plus 9 z plus 8, też takim Jewelem. Tu jest to napisane, na plus 7, plus 8 oraz plus 9 się podnosi takimi klejnotami Jewel of Soul. Jeżeli na plus 7 nie uda się podnieść, bo to też jest tylko szansa na podniesienie poziomu takim klejnotem. Czy się uda, czy się nie uda, to ten klejnot znika. Także wiecie, ryzyko jest. Jeżeli chce się podnieść na plus 7 i to nie wyjdzie, to spada o 1, czyli będzie plus 5 wtedy. No nie? I trzeba znowu jakimś innym sposobem podnosić na plus 7. To już są inne klejnoty do tego celu, tak zwane Jewel of Bless. Akurat Jewel of Bless działa ze 100% szansą. Do poziomu plus 6 można podnosić ze 100% szansą, tylko zużywając te klejnoty Jewel of Bless. Bardzo drogie klejnoty, to jest taka podstawowa waluta Jewel of Bless. Mogę wam pokazać nawet, jak to wygląda. Takie niebieskie to jest Jewel of Bless. Tu pewnie ktoś sprzedaje, zobaczymy. O, tu ludzie sprzedają. O, tak wyglądają Bless. Tutaj ktoś sprzedaje za 4 soule oraz 10 milionów zenów. Zeny to jest waluta, to co nam po 200 tysięcy tutaj wypadało, na przykład z jajka. Tu ktoś sprzedaje. I tu jest napisane, że możemy podnieść poziom przedmiotu do 6. Czyli jakbyśmy mieli przedmiot plus na poziomie 0 i 6 takich blessów, to byśmy mogli na plus 6 poziom takiego przedmiotu podnieść. Jak on by już miał plus 6, i chcielibyśmy dalej podnosić jego poziom, to już trzeba za pomocą Jewel of Soul i wtedy już jest tylko szansa na podniesienie. Jeżeli się nie uda na plus 7, spada do plus 5. A jeżeli mamy plus 7 i chcemy podnieść na plus 8 i się nie uda, to zostaje wyzerowany. Czyli tak jakby nie patrzeć, ryzyko jest spore. Z plus 8 na plus 9 chcemy podnieść, nie wyjdzie, też zostanie wyzerowany przedmiot. Wróci do poziomu zerowego. No i trzeba znowu te blessy zużywać niebieskie, żeby podnieść i później soule.
Także jeśli mamy jakiś naprawdę dobry przedmiot, którego poziom chcemy podnosić do jakiejś wysokiej wartości i chcemy podnosić ten poziom na plus 8, plus 9, no to warto by było, żeby on miał ten parametr luck, czyli zwiększa szansę na użycie soula z powodzeniem aż o 25%. No nie? Większa szansa, że to wyjdzie, że przedmiot nie zostanie wyzerowany. No i tak to zazwyczaj jest, jak ludzie mają jakieś takie potężne przedmioty, które chcą podnieść na wyższe poziomy, no to zazwyczaj robią to, jeśli ten przedmiot ma parametr luck. Jeśli on tego lucka nie ma, to podnoszą go zazwyczaj do poziomu maksymalnie plus 7 i potem już na plus 8 nie ryzykują, bo on wtedy może zostać wyzerowany. Ale z luckiem jak najbardziej można próbować. Oczywiście nie ten przedmiot, bo to jakiś taki słabszy jest tam kupiony w sklepie. No, tak to wygląda. No i właśnie taki Jewel of Soul nam poleciał. To oczywiście nie znaczy, że przedmiot może mieć maksymalnie poziom plus 9, tylko jakbyśmy chcieli podnieść na plus 10, plus 11, plus 12, to już nie takimi klejnotami, tylko trzeba to robić w takiej specjalnej machinie goblinów. To jest nazywane pralką, bo to pralkę przypomina z wyglądu, może wam później pokażę. Tak jakby kostka Horror Dreamów to jest. To jest Goblin Chaos Machine, chaotyczna maszyna goblinów. Tam są różne receptury, które możemy wykorzystać, stworzyć jakieś przedmioty, na przykład skrzydła się tworzy. Skrzydła się tworzy w takiej właśnie maszynie goblinów. To nie są jakieś super skrzydła, takie w miarę podstawowe, aczkolwiek mają opcję plus 12, więc nieźle, no i mają laka, więc można by nad nimi jeszcze pracować w specyficzny sposób. One zwiększają obrażenia, absorbują obrażenia, mają jakiś tam pancerz, pozwalają latać, czyli poruszać się szybciej troszeczkę też. Pozwalają wzlecieć na pewną specyficzną lokację, gdzie można tylko latać lub siedzieć na jakimś latającym stworzem, to wtedy też tam wpuszczą do tej lokacji. No ale w każdym razie taki Jewel of Soul nam poleciał. No to co, to sobie wyrzucimy inne jajka, zobaczymy co tam będzie. Uwaga. Kasa, okej, zarobiłem już 600 tysięcy na tych jajkach, bardzo dobrze. Ostatnio dużo na manę wydaje kasy i na reparacje, też na reparacje mniej, bo ja ogólnie w uniki sporo inwestuję, także tak często mnie nie trafiają, dzięki temu ten imp się trzyma w miarę długo. Frizia Spirit, a to chyba mamy, to jest to samo co... Tak jest, to jest druga ta dziwaczna dziewczynka, ale jeżeli by prawdą się okazało to, że dwie sztuki możemy połączyć w jedną o poziom wyższą, to chyba też się robi właśnie w tej machinie goblinów takiej specyficznej, tylko trzeba znać przepis odpowiedni. I ta goblina machinów, no jejku, goblina machinów, i ta maszyna goblinów też ma, w przeciwieństwie do kostki Horror Dreamów z Diablo, coś takiego, że bardzo często tam jest tylko szansa na powodzenie, że jakiś przedmiot, jeśli znamy recepturę, wyjdzie nam, ale te szanse możemy zwiększać w tej maszynie. Można zwiększać w tej maszynie, ale to może wam jeszcze powiem kiedy indziej. No dobra, mamy dwie takie panienki. Zobaczymy, co tu więcej będzie z tych jajek. O, bless poleciał! No to jest to, o czym mówiłem. To jest ten klejnot właśnie zwiększający poziom przedmiotu do plus 6. Może zwiększyć ze 100% szansą. No możemy sobie na przykład, no nie wiem, tak żeby pokazać, chociaż nie planowałem tego robić, ale no czemu by nie? Tu są jakieś spodenki, zobaczcie, też smocze, aczkolwiek z zestawu. Smocze sprzęty to jest akurat Red Dragon, bo różne dragony są w tej grze, jeżeli chodzi o sprzęty. Takie spodenki mogą być zwykłe, mogą być jakieś excellent, takie wyjątkowe, wtedy mają specyficzne bonusy. Ten jest akurat przedmiotem z zestawu, czyli jeszcze inny typ. Taki zestaw wymaga hełmu, zbroi, spodni oraz pierścionka. Mam pełen zestaw, zobaczcie, za dwa przedmioty tam jest bonus, zwiększone obrażenia od skilli, za trzy przedmioty ogólnie zwiększone obrażenia, a za cztery przedmioty, czyli pełny set, mamy szansę 10% na zadanie podwójnych obrażeń, zwiększone obrażenia minimalne, maksymalne i 5% szansy na to, że obrona wroga zostanie całkowicie zignorowana, czyli wtedy jakby te obrażenia wchodzą jak w masło. Jeśli na przykład taki szczególny przypadek, zostałoby wylosowane zignorowanie obrony celu, dodatkowo szansa na podwójne obrażenia i jeszcze na przykład krytyczne obrażenia z laka, no to wtedy wchodzą jakieś gigantyczne obrażenia. Jak coś takiego wejdzie na przykład w PvP, no to pewnie koleś się zwija. No chyba, że ma jakiś potężny set, wysoki poziom i w ogóle jest kozacki, nie? No dobra, ale w każdym razie, no dobra, mamy powiedzmy takie spodenki, one są plus 3 też. Jeżeli użyjemy na nich blessa, to powinno to wskoczyć nam na plus 4.
i zobaczcie, są spodenki plus 4. Vicious, Dragon Pants plus 4, pancerz wzrósł. Nie? Na plus 5 byśmy mogli wbić kolejnym blesem i tak dalej, ale na plus 7 już trzeba soulem próbować. Z szansą jakąś tam na niepowodzenie. Te spodenki akurat laka nie mają, czyli dosyć ryzykowna sprawa, no ale jak ktoś lubi hazard, ryzyko, no to może próbować, nie? No dobra, to co? Wyrzucimy kolejne jajco. Znowu ta fryzja, co to jest? Może jakaś zwiększona szansa jest na te dziewczynki? Dziwaczne. Ale spoko, bo... Jakby się udało jeszcze jedną zdobyć, to byśmy dwie zamienili w jedną lepszą, dwie w jedną lepszą i te dwie lepsze może w jakąś trzecią kozacką taką, nie? Tylko, nie wiem, bym musiał znaleźć właśnie przepis, bo nie wydaje mi się, żeby dwie dziewczynki takie dziwaczne się po prostu włożyło do pralki, czyli do tej chaotycznej maszyny goblinów i że z tego by od razu coś wyszło. Pewnie coś jeszcze trzeba tam dodać. Dobra, wyrzucamy kolejne jajco. Kasa, okej. Kasa jak najbardziej okej. Chociaż blesy bym wolał, ale spoko. Kasa? No już z milion zarobiłem, co? No dobra. Soul kolejny, super. Jewel of Soul, ten fioletowy taki. Kasa? No dobra. Fajnie by było jakieś jeszcze te inne peciki zdobyć, one są takie śmieszne. Sherry Blues Bloom, a to chyba znowu... Oho, ta druga. To może zamienimy w jedną lepszą. Znaczy ja sobie tam pewnie zamienię poza nagrywaniem, bo mówię, przepis bym musiał znaleźć pewnie. Chociaż może wystarczy ten klejnot goblinów wrzucić. Taki, o właśnie, Jewel of Chaos. To jest właśnie do chaotycznej maszyny goblinów. Mam tutaj nawet w plecaku ich więcej. Tu jeszcze specjalnie włożyłem 10 takich specyficznych przedmiotów, bo chciałem wam pokazać też w tej chaotycznej maszynie goblinów, co można zrobić z takich rogów u Niri, ale to potem powiem. Dobra, wrzucimy kolejne jajco, kasa, dobra, jeszcze 8 sztuk zostało. No znowu ta fryzja. No dobra, no mamy fryzję kolejną. Jeszcze jakby tak z jedna... A nie, no dobra, to mamy 4, czyli jeżeli by to faktycznie tak działało, to byśmy mogli na trzeci poziom niby ją wbić. Kasa, dobra. Rzucamy dalej. Kasa, no dobra, już starczy mi tej kasy, naprawdę mogliby coś... Może innego? Kasa, okej. Może jeszcze później... Kasa. Pokręcę się po tym świecie, może trafię na jakiś zrzut tych potworków, które dropią jajka. I więcej ich sobie zdobędę. Znowu fryzja. Dobra. Może przedszkole otworzę z tymi dziewczynkami. Kolejna fryzja. No, tych petów na pewno więcej rodzajów może być, ale pewnie trafiam na te, które mają największą szansę na jakby pojawienie się. I znowu fryzja. No dobra. No dobra. Dobrze, że osobne jakby miejsce na gromadzenie tych pecików jest, bo jak miałbym to trzymać w plecaku albo w swojej skrzyni gdzieś tam, pewnie szybko by się miejsce skończyło. Dobra, pokażę wam tę pralkę. Znaczy tak się mówi, pralka na tę chaotyczną maszynę gobliną, bo ma tylko dwie sylaby, no nie, kto by sobie język łamał. Tu są takie skróty jakby, żeby szybciej się przenosić na, można powiedzieć, takie podstawowe lokacje. Pomimo tego, że podstawowe, to nie mam jeszcze dostępu do wszystkich, niektóre wymagają bardzo dużego poziomu postaci. Tu nie są wszystkie lokacje, jest jeszcze masa lokacji różnych eventowych i tak dalej. Ale na te lokacje możemy się przenosić, wydając kasę. No tutaj w ogóle wiele rzeczy kosztuje kasę. Nawet jak wysyłamy do kogoś prywatną wiadomość, jakby taki list do innego gracza, to trzeba za to płacić. A to dobrze, bo każdy sposób na odciąganie kasy z gry jest dobry. Kasa wtedy na wartości zyskuje. I przeniesiemy się do Nori, ponieważ w Nori znajduje się ta chaotyczna maszyna goblinów. To jest Noria. Kraina elfów. W takich większych osadach, a nawet w mniejszych też, stoją sobie czasami postacie graczy. Zobaczcie, to są postacie graczy. Jak na przykład gracze gdzieś wychodzą, albo grają w coś innego, to mogą swoją postać zostawić w grze. Jako takiego sklepikarza. Możemy sobie w taką postać kliknąć i zobaczyć, co możemy od takiej postaci, od takiego gracza kupić, co on tutaj oferuje. Nie?
I taki gracz mógł sobie wcześniej właśnie wycenić kilka przedmiotów, które zdobył, które znalazł, które stworzył, które wyhandlował od kogoś innego i je sprzedawać. Tu na przykład ktoś sprzedaje za 7 blesów, zobaczcie, bo to można wycenić i w kasie, i w różnych klejnotach. Excellent, czyli już taki lepszy przedmiot. Na samym dole dostał bonus typu Excellent. Zwiększa szansę na unik o 10%. Jakieś skrzydełka dla elfa sprzedaje z lakiem, czyli już można takimi skrzydełkami, jakby ktoś chciał popracować, wbijać go na jakiś taki bardzo wysoki poziom, bo tego laka tutaj mają, czyli szczęście. Zwiększona szansa na coś takiego. Tutaj za blesa sprzedaje Orb of Ice Arrow, czyli skill. Lodowa strzała dla elfa. Tutaj za blesa, czyli za ten niebieski taki klejnot, też sprzedaje Scroll of Decay, to jest czar dla maga, dla Soul Mastera. Soul Master to jest taki wyższy poziom Dark Wizarda, czyli takiej specyficznej klasy. No, tu są napisane wymagania energii i tak dalej. No i właśnie tutaj stoją sobie takie postacie, graczy, którzy w tej chwili nie grają, ale sobie zostawili te postacie. Tutaj można czytać mniej więcej, jak się zna te skróty z gry, co oni oferują. Ja też mógłbym wystawić coś takiego, to jest takie tak zwane personal store. O, impy nawet tu jakieś mam. Tu mam na przykład jakiś excellent przedmiot. O, i mógłbym go wycenić za kasę, za blesy, za soule, za chaosy, to są takie podstawowe waluty, tutaj dać opis sklepu, zostawić postać i ktoś sobie tutaj przechodzi, może patrzeć, oglądać te sklepy w różnych osadach i coś ciekawego dla siebie znaleźć na przykład, nie? Są jeszcze takie specyficzne wyszukiwarki, to co robiłem wcześniej, na danym serwerze można sobie wyszukiwać konkretne przedmioty wśród tych sprzedających. No jeżeli ktoś szuka konkretnego przedmiotu, to może tak robić, na odległości jakby szukać, nie? No, ale czasami, o właśnie, ktoś tam sobie chodzi, coś sprawdza, szuka okazji. No ale w każdym razie chodzi nam, o zobaczcie, tu jest Goblin Chaos Machine, Chaos Goblin sobie tutaj stoi, on podrzuca ten kamień, ten klejnot, Jewel of Chaos. No i tutaj właśnie są różne kombinacje. To jest właśnie taka a la kostka Horadrimów, ale bardziej skomplikowana, można by rzec. Regular Combination weźmiemy. I tutaj wrzucimy 10 Horn of Uniria. Jeżeli ktoś widział mój poprzedni filmik, ja tam czasami pomykałem na takim dziwacznym stworku. On trochę jednorożca niby przypominał. No taki śmieszny stworek, on się nazywa Uniria. To jest róg tej Unirii. To też ma swoje punkty życia, taki stworek tu 255. Jeżeli użyjemy 10 takich rogów, ponoć... No właśnie, tuż tam piszą, że możemy zrobić Dinoranta. O, możemy prawym to przekładać szybciej. Zobaczcie, tu jest na razie napisane, że szansa na sukces 0%. No, jest jeszcze coś takiego jak podatki. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak kupowałem te rękawiczki w sklepie. Tam też było coś takiego napisane. 3% tax rate. Podatki. Zaraz wam powiem, o co chodzi z tymi podatkami. To jest też bardzo ciekawa sprawa. No, zobaczcie, jest już 10 tych rogów i Jewel of Chaos jest potrzebny właśnie do transmutowania, że tak się wyrażę, przedmiotów w tej pralce, w chaotycznej maszynie goblinów. Cyk! I zobaczcie, co się stało. 70% szansy na to, że uda się stworzyć Dinoranta. Kurde, trochę mało. Trochę mało. Te szanse można zwiększać. Teoretycznie. Nawet praktycznie. Jeżeli byśmy więcej na przykład takich Jewelów Chaos dołożyli, zobaczcie, jest 70%. Aha, dobra, nie uda się. Dobra, to chodzi o to, że w przypadku niektórych przepisów dodatkowe chaosy mogą zwiększyć szansę na powodzenie. Soule też zwiększają szansę na powodzenie w niektórych przepisach. W tym nie. Kurde, 70%. No, może się nie udać. Fajnie, żeby się udało, byśmy sobie zobaczyli tego stwora. To jest stwór, którego można dosiadać, taki duży, ze skrzydłami, umożliwiający strzelanie z takiego specyficznego skilla. Szkoda, że nie można zwiększyć tej szansy. Jest wiele przepisów, na przykład jak się wbija przedmiot jakiś, próbuje się wbić powiedzmy na plus
10 albo na plus 11, to właśnie te szanse są coraz mniejsze. Im wyższy poziom przedmiotu chcemy zdobyć, tym szanse jakby na jego polepszenie są mniejsze. Jak się nie uda, to przedmiot cały znika, no nie? Także się opłaca wtedy te szanse podnosić, no ale tu się nie uda jej podnosić. W przypadku takich przedmiotów, jak się podnosi ich poziom, trzeba te szanse podnosić za pomocą jewelami różnymi, na przykład dodatkowymi chaosami, soulami, blessami lub przedmiotami, które są co najmniej plus 4 i mają opcję jakąś. Jeżeli to są przedmioty typu excellent, to chyba ta szansa rośnie jeszcze bardziej na powodzenie. Tak można próbować. Ale jak się chce zrobić przedmioty na bardzo wysokich poziomach, na przykład jakieś plus 13 już, to ta szansa bazowa jest taka mała, że nawet jak się całą pralkę, całe to okno wyładuje przedmiotami zwiększającymi szansę, to i tak nie ma 100%, no nie? Tam z 90 może wychodzi, może 85. Także zawsze jest wtedy szansa, że przedmiot przepadnie. Już taki potężny przedmiot zrobiony, jakiś tam plus 12, chcemy wbić na plus 13 i nagle on przepadnie, to krew zalewa człowieka pewnie. No ale to jest właśnie taka maszyna chaotyczna, cuda się tu mogą zdarzać. No dobra, spróbujmy, no mamy 70%, no. Mam złe przeczucie. Uwaga. Create Dinorant. Czy na pewno? No dajesz. Uwaga. Wyszło. No dobra, wyszło i teraz tak. To nie tylko chodzi o to, że okej, wychodzi Dinorant. Ten Dinorant jeszcze może mieć jakieś takie specjalne bonusy tam. No może będą. Uwaga. No ma jakieś. Zobaczcie, na samym dole. Dostał bonus 50 do AG nam zwiększa. AG to, znaczy chodzi o to AG? Chyba o to AG. O ten fioletowy pasek. To jest... Jak używamy niektórych skilli, to ten pasek nam schodzi, jakby on się musi ładować. Niektóre skille są na tyle potężne, że po prostu system uniemożliwia używanie ich bez przerwy, w nieskończoność, z jakimś niesamowitym speedem, to po prostu to jest jakby uzależnione od tego paska. Można sobie ten parametr, to jest chyba właśnie to AG, no to zobaczymy zaraz, jak dosiądę tego Dinoranta, jak to się tutaj zmieni. To właśnie chyba to się zwiększa. No dobra, to co? To wypróbujemy sobie Dinoranta, nie? Czekajcie, sprzedam może te rękawiczki, które kupiłem, żeby wam pokazać. Znaczy, żeby wam pokazać wtedy, jakie są takie podstawowe bonusy w tego typu przedmiocie. Akurat tu gdzieś jakiś handlarz powinien być. Tu jest handlarka, jakaś elfka. Sprzedamy jej te rękawiczki. Chyba sprzedane. A takie podstawowe przedmioty dla elfów sprzedaje. I nie tylko, tutaj są jakieś jeszcze pewnie dziwne cuda. Jakieś skille dla elfa, przywołanie Dark Knighta na przykład. Leczenie, skill, greater fortitude, zwiększenie obrażeń tutaj widzę. Czyli jakieś buffy, można zrobić takiego elfa, który pracuje jakby dla drużyny, wspomaga drużynę, rzuca buffy wzmacniające. Nieważne. No dobra, sprawdzimy tego Dinoranta, co? Gdzie go sprawdzimy? Tutaj gdzieś, czy nie wiem, gdzie go sprawdzimy. Może chodźmy do Lost Tower. Lost Tower. Lubię ten klimacik Lost Tower. Znaczy, a nie, może Lost Tower nie, bo ta dziewczynka nam jeszcze zginie, bo ja nie wiem... No właśnie, mieliśmy sprawdzić, czy ona jakoś będzie atakowała. Aha, jeszcze w tej pralce mieliśmy sprawdzić, czy możemy je połączyć. Ale jak byśmy mieli je połączyć w pralce, skoro to nie jest w moim ekwipunku? Jak ja miałbym je do pralki przełożyć? Wiecie, one są tutaj w zupełnie innym oknie. Tego chyba nie można wrzucić do... A może? Nie. Kurde, nie wiem, jak to się robi. Ale ponoć jakoś można dwie sztuki łączyć w jedno. Dobra, mniejsza z tym. Później zobaczymy, jak ta dziewczynka sobie radzi w terenie. Może na razie, na wszelki wypadek, ja ją tutaj włożę, żeby te cienie ją nie zabiły. To by było smutne. Ten Dinorant, no ciekawe, czekajcie, zobaczymy. On ma takiego specyficznego skilla. Chciałbym wam go pokazać. W sumie też jeszcze nigdy nie dosiadałem Dinoranta. Musimy sobie porządek tutaj zrobić. Dinorant, chyba prawym się wcisk. On chyba nie wchodzi w slot impa. Chyba tak jak unicorn, wystarczy kliknąć. Tak jest, prawym. Dosiadłem go. Zobaczcie, to jest takie coś. Taki ptasior. Fajny, nie? Taki ptasior to jest. Ale on ma ponoć jakiegoś swojego skilla, czekajcie. Czekajcie, special skills? Nope. A nie, to będzie. Nie, tak, fire breath.
To chyba będzie to. Ustawmy to na razie zamiast tego cyklona. Save settings. Tak, to są takie pociski. Czekajcie. Zobaczymy. Jak to wygląda. Tak, to on strzela takimi pociskami, ale z bliska strzela. Tylko to lecą trzy pociski zaraz. Czy to jest traktowane jako pojedyncze obrażenia? Czy jak trzy pociski wejdą, to są potrójne obrażenia? Nie, to jest traktowane jako jeden pocisk, taki bardziej obszarowy. O nie, nie, tam więcej wyleciało w niego, nie wiem. No ale w każdym razie taki dinorant. On ma skrzydła. Dzięki niemu możemy, nawet jak nie mamy własnych skrzydeł... No teraz hełm poleciał. To jest taki przedmiot plus zero, można by rzec. No, taki dinorant. Ponieważ ma skrzydła, to mogliby nas wpuścić, nawet gdy nie mamy skrzydeł, do lokacji takiej, gdzie trzeba latać. Do Ikarusa. Czekajcie, ten Ikarus tutaj. Ikarus to jest. O, i tutaj dinorant lata wtedy, nie? Tak właśnie jest. A szybki nawet jest. Jest nawet szybki. Jak na taki podstawowy skill, no to nawet tutaj sobie radzi. Aczkolwiek chyba z moich skilli wolę korzystać. No ale fajny taki ptasia, no nie? No, właśnie. A no, no dobra, fajnie by było tę dziewczynkę jednak przetestować, co? Chodźmy do Norii. To jest taka lokacja podstawowa, ta Noria. Ja zsiądę z tego ptasiora. I zobaczymy. Teraz ja sobie gdzieś tutaj wyjdę. Gdzie tu się wychodzi, żeby były jakieś takie w miarę proste potworki. Zobaczymy, czy ona jakoś będzie poziom zdobywać, czy ona będzie atakować. Ten elf, co tu jest, on może questy zlecać, dawać buffy dla naszych postaci. Znaczy dla mojej już nie, bo jest za dobra, ale dla początkujących postaci może jakieś takie wzmocnienia dać czasowe. No dobra, zobaczmy ją. Cyk. No i dajmy tutaj drugą, zobacz. Aha, a nie mogą być dwa takie same. Okej. No dobra, zobaczymy, czy ona będzie atakować, czy co? Jak to działa w ogóle? No są tutaj, jest tu ktoś. No jest jakiś goblin. Może on mnie musi zaatakować najpierw. Nie wiem, jak to działa. No i co? Nie mam pojęcia, jak to działa. A może to samo z siebie... A czekajcie, a tutaj coś było... A może to samo z siebie nie atakuje, tylko po prostu może na mnie oddziaływać. Zwiększa szansę na... Na te obrażenia krytyczne tutaj coś jest. Cholera wie. Ona coś robi? Nie wiem. Nie wiem, znaczy wykonuje czasami jakieś dziwne ruchy, ale to czasem takie, takie... Nie, ona chyba oddziałowuje na moją postać tylko. Ale jak sprawdzić, czy ona expa zdobywa w jakiś sposób? A czekajcie, tutaj też było... A to bym musiał przez 5 godzin grać i wtedy coś ze skillem się dzieje, ale nie wiem, czy to chodzi o mojego skilla, czy o skilla tej postaci, czy ona jakiegoś ma. Nic nie wiem. Będę się musiał dowiedzieć. Tu też jest jakiś atak skill. To może jak jest atak skill, to wtedy atakuje. Teraz ja może wezmę z powrotem mój skill broni. Tu jest taki inny stworek. O, tu jest biedroń. No nie, te stworki nie atakują. Ale wiecie co? Ciekawe. Skoro nie atakują, to czemu mają punkty... I skoro ich nie atakują wrogowie, to czemu mają punkty zdrowia? Może jak ja obrywam, to on traci też punkty zdrowia. Tylko, że tutaj wiecie, mnie nie mogą trafić na tych niskich poziomach. Więc tego nie przetestujemy. No nie wiem. Nie wiem, będę się musiał dowiedzieć. No ale dobra, no w każdym razie chciałem taki unboxing jajek zrobić i spróbować zrobić tego dinoranta. Fajnie, że wyszedł, żeby go pokazać. Dinoranta.
latającego, gigantycznego stworka. Ciekawe, po ile te dinoranty chodzą, może nawet mógłbym go sprzedać. O, tu ktoś sprzedaje dino. Czy one są jakieś bardzo drogie? Oj, tu kolej sprzedaje tych dinorantów. Za 15 milionów jednego. Ej, to nie jest tak źle. Zobaczcie, tutaj bez bonusu. A, ten mój ma bonus 50 do tego agility niby. Czy on tu sprzedaje jakiegoś z bonusem? Nie, to... O, tutaj coś sprzedaje. Sprzedaje takiego, który absorbuje 5% otrzymanych obrażeń. Też tak... O, tu jest. Za Soula. Za Jewel of Soul, za ten fioletowy chodzi w takim razie taki dinorant z 50-punktowym bonusem do AG. Ogólnie jeszcze zobaczcie, ten dinorant ma coś takiego, że zwiększa obrażenia o 15%, absorbuje bazowo 10% obrażeń i został już lekko uszkodzony. Na początku miał życia 255, zostało mu 254. Jakiś cień tam mnie musiał walnąć. Pewnie ten trujący zielony, ja go atakowałem, on tam zatrucie ma. Zatrucie jest dosyć kłopotliwe w tej grze. Jeżeli się nie ma odporności na truciznę, to jest kłopotliwe. Bo jak postać jest zatruta, to uchodzi z niej życie procentowo. To w sumie wtedy im więcej życia macie, tym gorzej. Jakby więcej obrażeń w was wchodzi, czyli wasi pomocnicy, na przykład taki imp, wtedy otrzymuje więcej obrażeń, no nie? Też. No ale to tam mniejsza z tym. Dobra. Tutaj sobie zakończę. Chciałem zrobić taki filmik. Później sobie jeszcze pójdę, poszukam więcej tych jajek, może coś ciekawego mi z nich wydropi. I będzie fajnie. A tymczasem trzymajcie się. Na razie.